No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No i przypominam, jesteśmy w Utsusho Shrine, czyli gdzieś tutaj na południowych terenach Faron. No tutaj w ogóle mamy ciekawe miejsce, które zauważyłem, Lake of the Horse God. Czyli być może to zadanie z tym wielkim koniem jest gdzieś tutaj dostępne, no kto to wie. Jednakże zaczniemy dzisiaj od zrobienia tej oto kapliczki. No bo w sumie jak już tutaj dotarliśmy, to czemu by nie? Przekonajmy się, co tu się będzie działo. Czy wyzwanie będzie trudne? Kto to wie? Może, może, a może będzie łatwe. No, czy zobaczymy. Long or wide? Cóż to może znaczyć tak właściwie? Nie mam bladego pojęcia. Tu mamy przejście, tu mamy kulę. I kula musi wpaść tam. A czy to nie wystarczy po prostu uderzyć? No czekajcie, zaraz zobaczymy. No i pójść. Okej, zmierza gdzieś w dobrym kierunku prawdopodobnie. Ej, no tak! Okej, początek prosty. Ale okej, bo to wiecie, to tak się zaczyna zawsze, a nigdy nie wiadomo jak się skończy. Co my tu mamy? Mamy znowu kulę. Tylko... A chyba się domyślam, czekajcie, bo tak, jak uderzę w ten sposób, to pewnie nie będzie dość dużo siły. Okej, domyślam się, o co może biegać, chociaż pewny nie jestem. Czy ja mogę połączyć to z tym? Bo jak ja... Tak, jak połączę to z tym, to wiecie, będzie większy ciężar, w wyniku czego prawdopodobnie siła będzie taka duża, że... No tak, bardziej to wiecie, z większą siłą wpadło, dobra, uf, tak na styk. Ale udało się, czyli druga część wyzwania zaliczona, ale widzę, że chyba jeszcze jest trzecia, może i czwarta. Kto to wie? No, okej, zaraz, tu mamy kulę tym razem. Mamy doprowadzić ją tam. A w ogóle będę musiał jeszcze dostać się jakoś... Okej, no tak, no bo, ale kula jest niżej. Teoretycznie, jeżeli chcę w to w ogóle uderzyć, to chyba powinienem... No zaraz zobaczymy, czy dobrze rozkminiam. Powinienem to z tym jakoś połączyć i teraz na przykład uderzyć? Nie wiem. Czas pokaże, zobaczmy, bo nie widzę tutaj niczego innego, z czym mógłbym wejść w interakcję, więc... Wydaje mi się, że powinno być w miarę dobrze. Okej, na spokojnie. Na spokojnie, dobra, to było proste. No tak, ale teraz... Aaa, wagonik. No tak, ale jak ja wagonik rozpędzę niby. A zaraz ten wagonik jest na górze. Ten wagonik spada. Okej, o, a tam jest skrzynia w ogóle. W jakimś ciekawym miejscu. Zaraz. A ja nie powinienem jakoś, nie wiem. Teoretycznie jak to odłączę. No przecież to jest w ogóle na innej wysokości. Znaczy, w teorii, jakbym to połączył jakoś... Kurde, ciężka sprawa. Dobra, zaraz zobaczymy, jakbym to połączył jakoś... tak? W ten sposób teoretycznie popchnę to. Ale to przecież nie będzie miało dość siły. Chyba, że wagonik sam będzie się toczył. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, czy tak to powinno w ogóle wyglądać. Natomiast spróbujmy. Ej, tu leci! A jest skrzyneczka! Wow. O cholera, dobra, zgarnąłem skrzynkę, nie wierzę. Dobra, nie wiedziałem, słuchajcie, że to tak przyspieszy. Ej, dobra, na farcie, ta skrzynka to na farcie. Ale dobra, bardzo... O, sneak elixir, przyda się, to taki długo działający. Powiem tak, bardzo podobała mi się ta kapliczka. Jak wiecie, ja jestem z tych, co potrafią narzekać na kapliczki, ale ta była taka spoko, jak najbardziej. Bardzo fajna, bardzo fajna. Light of Blessing, który to już? O, piąte, no tak, czyli już jeszcze mam jedno serduszko do ogarnięcia, no dobrze. Wszystko fajnie, wszystko spoko. Mamy kapliczkę, co też oczywiście cieszy. No i mówię, chyba powinienem się dostać do tego jeziora
konia, znaczy, nie wiem, końskiego bóstwa? Jak tu ładnie czytać? Lake, o no tak, of the horse god. Tu jest Herin Lake, też może powinno mnie zainteresować, kto to wie. Natomiast chciałbym się dostać gdzieś tutaj. No właśnie, ale czy to w ogóle będzie proste się tam dostać? Może znajdziemy jeszcze jakąś kapliczkę po drodze? Tam coś może być. Bardzo możliwe. Oczywiście pogoda jak zwykle. Jak to zwykle bywa, nie rozpieszcza. Tu są jakieś konie w tej okolicy, ale one chyba nie powinny mnie specjalnie interesować. Najgorsze jest to, że tutaj, wiecie, nie ma możliwości... Ej, ja już jestem nad tym miejscem. Ale może tutaj powinienem być. Nie wiem, tu gdzieś prowadzi ścieżka. Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie ona dokładnie prowadzi. Ale ten deszcz to mnie... Ej, zaraz. Czy ja dobrze widzę? A nie, myślałem, że to jest, wiecie, ten głaz, który mogę przesunąć, ale to nie jest głaz, który... Znaczy przesunąć. Wybić. Ej, czy tu my nie mamy czasami czegoś tak fajnego jak te pomidorki chiliańskie? Ej, dobra, zbieram je. One są dobre, one się przydają. Koniki, uciekajcie, nie zamierzam na was tym razem polować. Nie tym razem. Ej, ale zaraz, ja przecież tutaj jeszcze miałem przyjść w ogóle. W sprawie zadania. Jakiego mamy byczka tutaj. Bardzo ładny byczek. I need to reach my friend. A no tak. Mamy tutaj koroka, co też jest w sumie ciekawe. Spotkać koroka w takim miejscu. No, gdzie jest twój? Tam. W ogóle daliście ciekawy sposób na to, żeby koroki ogarniać. Bardzo mi się spodobało, jak tylko go przeczytałem. Mowa o tym, żeby najpierw zrzucać kamień, a potem go tak jakby cofać i w ten sposób koroka transportować. No nie powiem, brzmi to interesująco. Może wykorzystamy dzisiaj, bo to w sumie takie dobre miejsce, żeby przetestować coś nowego. No siemaneczko. The Prince's Voice. A co ty mi powiesz? Tak jest. Fural Plain to the Northwest. Okej, czyli północny zachód. I to noc po nocy. Okej. Rozumiem. Trzeba będzie poszukać gdzieś tego miejsca. Dobra, an eerie voice. Nasze nowe zadanie. No, jeszcze coś masz mi było do powiedzenia? Tak, w nocy. Kiedy noc zapadnie, to musimy zająć się tym zadaniem. Wszystko rozumiem, jak najbardziej. Mamy tutaj w ogóle możliwość gotowania posiłków. Ej, ale tu jest studnia. A do studni, głupio, wiecie, no nie zajrzeć. Ło, woda. Jak to w studni? W sumie jak to w studni? Dobra, i co my tu mamy? Oprócz tego, że Bright Bloom Seed. Dobra, potrzebuję pomocy naszego wielkiego przyjaciela. Rozbijaj, brawo, udało się. Prawidłowo. Tego nie podnoś, tego nie potrzebuję. Zaraz zobaczymy, gdzie mnie to jeszcze... O, wybuchowe. Te wybuchowe to ja lubię, kwiatuszki. Dobre takie, dobre. Aha. Ło, a tam ktoś jeszcze jest. A no owszem, ej dobra, może dam radę wysadzić. Nie powiem, chciałbym taki, wiecie, zadać naprawdę spory damage. Ej, bo to... Właśnie, to chciało mnie uderzyć. Dobra, tylko że... Ej, tu jest więcej... O kurde. Dostał, ale dostał w czapę. Bardzo dobrze. Ty, najpierw tego. Dobra, ej, powiem wam, że już widzę coś ciekawego. Dobra, może podpalę? O nie, schowało. Dobra, poczekajmy. Zaraz na pewno wychyli. Tak jest. Dobrze. I teraz. Nie wiem, czy elektrycznym jest sens w sumie. Chyba nie, ale tym już jak najbardziej. Dobrze, leży. I tak to się właśnie, słuchajcie, powinno robić. Za każdym jednym razem. O, i mamy jeszcze ten kamienny podnieśliśmy. I dobrze, bo to nam ułatwi dzięki temu wszystkiemu, wiecie, zdobywania... ty.
Dobrze. Uuu. Też zostałem poparzonym. Muszę strasznie uważać. Shock like stone. Shock fruit. Dobra, i mamy oczywiście skrzyneczkę, którą zdobyliśmy za rozwalenie tego potwora. O, to wydaje się być całkiem fajne. Tylko zamiast czego? A, bo to jest też durability. Czyli w sensie, wiecie, takie mega wytrzymałe. To jest topaz, to jest zonite. Kurde, nie wiem czego się tu pozbywać. To ma zwiększony atak niby. Niby. No, te z topazem to w sumie dobre. Nie no, ewidentnie muszę odwiedzić, słuchajcie, naszego przyjaciela i trochę poogarnieć. Dobra, zamiast tego. Tego coś czuję, że na razie nie będę potrzebować. Wow, o ty. Ale obrywałem. Dobra, nie, no tak to nie może być. Tak, to my tego nie zostawimy. Ej, stój. Dobra, gdzie jest mój łuk? Ej, co się stało z moim łukiem? Halo. No. Dawaj. Wow. Dobra, tak trochę późno to ogarnąłem, ale dobra, nie ma broni. Wykorzystajmy to. Tak jest, tłuczemy. Te bukoblinki, znaczy nie są bukoblinki, moblinki są dość mocne. Ej, masakra, ten to wyjątkowo, tak widzicie. Trzyma się cwaniak, trzyma się. O, brawo, piękny strzał. Strzał dobry, ale to był czarny, więc wiecie, no czarne są cholera, wytrzymałem. Co do tego mieć wątpliwości, nikt nie powinien. A ja za to bym się jeszcze troszkę... to jest aż za dobre, bym powiedział. Te niektóre to porobiłem naprawdę zbyt mocne. Dobra, ty, rozbijaj. Gdzie moje nagrody? Cholera, gdzieś to w ogóle wypada, wiecie, bo to jest właśnie ten problem, że jak używamy tego, tej umiejętności, to on czasami potrafi wszystko wyrzucić nie wiadomo gdzie. A tutaj ambery, tym podobne. Wszystko się może naprawdę nadać. A, tylko że teraz się pozbyłem, no tak, tych najbardziej użytecznych, no ale po coś mamy naszego kumpla. On po coś tu jest, on coś tu ma robić. Tylko dlaczego stoi w takim niekorzystnym miejscu? Chodź no tutaj. Przecież ty ewidentnie masz tutaj... no co jest? Tutaj masz rozwalać. No i co? Wyleciały. Tutaj wyleciały. Dobra, mamy amber. Tak jest. Dobra, mamy tutaj jeszcze... No tego tutaj mamy. Co tam jest? O, rybki. Dobra, dajmy sobie może... Właśnie nie wiem, który może wybuchowe. No, mamy to. Tak jest. I teraz dajmy sobie, słuchajcie, jakąś mocną broń, tylko taką, żeby naprawdę tutaj zrobiła swoje. Ej, on obrywa? Nie no, obrywa i to jeszcze jak. Dobra, mamy to. A rybki nie... Ojejku, odepchnąłem ryby. Na moją niekorzyść, a te ryby muszę zbierać. One się naprawdę przydają, żeby potem, wiecie, na te strzały wymieniać i tym podobnym. Oj, tu były wybuchowe beczki, ja nie widziałem tego kompletnie. O, ale strzały są. O, i jeszcze skrzyneczka jest w wodzie, więc... No same dobre rzeczy. Tu się nic więcej nie świeci, czy mi się wydawało? Nie, to tylko jakieś jaszczurki i tym podobne. Dobra. No nic się złego nie dzieje. Skrzynię wyciągamy oczywiście. Tak jest. Mamy ją, otwieramy, liczymy, że coś fajnego. Zobaczcie tutaj, pod zwykłą stajnią ile rzeczy. Ej, to jest dobre! Zamiast tego zwykłego topaz rod, niech będzie. Z tego i tak prawie nie korzystam. A przydałoby się coś znacznie lepszego. No dobra, to co? Rozwalamy dalej. Gdzie te moje cenne elementy wszelakiej maści? O, bombowe jeszcze, dobrze. Bomb flower jak najbardziej. Przyjmę w każdej możliwej ilości. A tu, a nie, to jest ten topaz rod. Okej, to tego nie chcemy. Dobra, ta jaskinia, słuchajcie, jak widać, ciągnie się jeszcze dalej. To być może nie było wszystko. Ej, tu jakieś skarby. No, tutaj jakieś skarby są. Jest kolejna skrzynia. No, kusi sprawdzać wszystko. Ancient Blade. O. Nie wiem dokładnie po co to jest, ale czuję, że może się przydać. No. Co my tu mamy? O, przy okazji przypiekam od razu, tak jest. 200 IQ taktyka. Tak jest, jak już mnie diabłuszka, to wiecie, takie przypieczone lepsze. Okej, okay, wszystko. Wow. Oj, zobaczcie, wodne przemieniam na ogniste. Genialna taktyka. O, a tego nie, bo ten nie dostał w sumie z ognia typowo, więc dalej był, wiecie, niebieski. Chuchu jelly. Dobrze, fajnie, pozdobywałem troszeczkę, ale jaskinia dalej skrywa jakieś tajemnice. A kto wie, czy jeszcze jakieś potwory nie będą... O, cholera.
Dobra, słuchajcie, potwory się czają. Czy tam są dwa potwory? Nie wiem. Tak czy siak strzelam i to był... O cholera, dużo was tu jest. Znaczy dużo, nie wiem czy dużo. Dobra, dawaj jeszcze jedną. Na pewno mamy jeszcze jednego. Ale to zepsułem. Ale kto by się spodziewał, że on się położy nagle, co nie? Tak po prostu. Ten wpadł gdzieś do wody. Czy żyje? Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, dostał. I dlaczego on tak słabo dostał? Jestem zażenowany tym, dlaczego on ma tak dużo jeszcze życia, ale płonie. Dobra, płoń. Ojej, ja też płonę. Dobra, więcej skrzynek. To zawsze coś. Dobra, no tego tu już chyba nie biorę, mam trochę za dużo wszystkiego. No trochę, nawet powiedziałbym, że więcej niż trochę. Tutaj jest wszędzie jakaś woda i tym podobne rzeczy, ale... Czy to miejsce dokądś prowadzi? Ta jaskinia jest naprawdę rozległa, w życiu bym nie pomyślał, że wiecie, znajdę tak rozległe miejsce. Ale to naprawdę jest bardzo... Oj, sorki. I to jest bardzo długa... Wow! Dobra. Takich jak wy trzeba tak załatwiać. Tak jest. Dobra, ten też pada. Tak jest, dobrze. Yellow Choo-Choo Jelly, jak widać, że takich nie zebrałem. No ale teraz już mamy, więc... Może być... W którą stronę ja w ogóle idę? Masakra, gdzieś... Słuchajcie, przypominam, że zaczęliśmy w tym miejscu. Zobaczcie, jaki my obszar przeszliśmy pod ziemiami samymi. I to nie są to takie, wiecie, typowe podziemia. Tylko takie pośrednie podziemia. Jeżeli tak, to można to nazwać oczywiście. No i dobra, widzę, że mamy kolejne przejście, które jest na chwilę obecną ukryte, ale to niedługo będzie trwało. Tak jest, przejście odblokowane i wyszliśmy na plażę. Wow. Como Shoreline Cave. No ja nie mam pytań, jesteśmy, słuchajcie, na pięknym plażowym obszarze. No nie tego do końca planowałem. I co ta jest? A, to nietoperze, okej. Okay. To w dużych ilościach latają. Ej, ale tam coś jest dziwnego. Nie wiem do końca, co to jest, ale... Aha! Ej, ale co wy tam knujecie, że tak się spytam? Dobra, zróbmy tak i czekajcie, ja się już przygotuję dobrze. Uje! Dobra, ale wpadł do wody. Wcale dużo mi nie daje. Czysto teoretycznie. Oj, was to przydałoby się może z ognia tak potraktować. Co, nie lubicie ognia? Lubicie? Nie mam bladego pojęcia, jaką mam broń. Dobra, dawaj to. Tu trzeba trzymać na... Ej! Tu trzeba na dłuższą odległość, wiecie. O nie! Dobra, jest źle. Jest bardzo źle. Dobra, wycofaj się. One są kurde mocne. To jest problem z tymi stworzeniami. Dobra, odepchnij go. Dobrze. Działa jak natura chciała, bardzo dobrze. A teraz to myślę, że spróbujmy go, wiecie, po prostu poparzyć. No, ej, ale jego to trzeba trafić. Masakry, czemu nie mogę go trafić? No, dobrze. Płoń. Damage od ognia zawsze, wiecie, mile widziane. No, żeżbyś spłonął w końcu jak należy. Ten ogień działa jeszcze z tego? Chyba nie za bardzo. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, leżą, oba leżą. Okej, okay, lizalfosy rozwalone. Pytanie, czy one tutaj czegoś strzegły? Nie mam bladego pojęcia. Czy one coś tu robiły dziwnego, niebezpiecznego? Nie, ale zamiast tego widzę, że jest więcej jaskiń, słuchajcie. Masakra, tak dziwnie na takiej, wiecie, tropikalnej plaży być. Dziwne uczucie. No i co, mamy tam przeciwników. Ej, ale on z kimś walczy. Ej, dobra, nie byłbym sobą, gdybym nie pomógł, więc chodźmy czym prędzej. Użyjmy czegoś, nie wiem, może tego. Niech będzie. Hono tutaj. Nie pozwolę ci, żeby ci się krzywda stała, nie martw się. Tak jest, patrzcie, już stracił broń, już jest niegroźny. Ha, leżysz, jak zwykle ratuje ludziom skórę. Standardowa, ten nawet jakąś maskę założył na czas tej walki. O, i super. Super. Jaskinia, młot, te sprawy. Dobra, ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jaskinię, to być może tutaj jest jakaś jaskinia. No dzisiaj na tym brzegu morza warto się rozejrzeć. I podnośmy dziwne kamienie, bo one się proszą, żeby to był... Żeby to był, wiecie co. Wow.
Jakiś ukryty koroczek. Dobra, czy ja mogę robić przy okazji tutaj fuzję, na przykład właśnie z Boklin Arm? Mogę. To są genialne fuzje broni. Absolutnie genialne. Oczywiście z tym. Tak jest, bo Goblin Horn zbieramy. Ej, miałem to podnieść. O nie, ale żaba jest za to. Zawsze coś. Chociaż żabka wpadła. No dobra, no i co? Tak sobie łażę po tym brzegu. Różne jaskinie są. I co? To ewidentnie wygląda jak jakaś, wiecie, kryjówka piratów. To jest moje zdanie na temat tego miejsca. W ogóle gdzieś na plaży, w okolicach plaży było też takie, wiecie, miasto, do którego... O nie! O nie, o nie, o nie! Wow! O jasna cholera, czekajcie, ej, zawał! Pierwszy raz walczę z tym czymś, kiedyś to widziałem już, to uciekałem jak głupi. Ale tym razem się nie boję. Tym razem walczę na całego. Używając mojej najmocniejszej broni. Ej, masakra, te łapy to są straszliwe! Ej, naprawdę, dobra, wykorzystam wszystko co mam, ale... Ojej, nie trafiłem. Dobra, zaraz mi się skończy. Ale aż to prosi się, żeby spróbować w taki sposób atakować to coś. Dobra, jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma, zobaczcie. Ale już niedługo. Uj! Dobra, może jednak wybuchowa, ostatnia. Uuu. I co jest grane? O cholera, złapało mnie. Ej, dobra, bardzo źle, bardzo niedobrze. Dobra, bym chciał połączyć. Ej, nie mam łuku. Dobra, dawaj, ej, to jest dziwne, to jest straszne. Powiem wam, że te łapska są straszliwe. I one się rozmnażają cały czas? Ich jest więcej? Czy mi się zdaje? Szczerze nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Dobra, użyjmy wodnego. Może wodne też jest niezłe. Ej, chciałbym użyć jakiejś zdolności, ale nie za bardzo mogę. Dobra, okej. Ej, to jest naprawdę nas, mam wrażenie, że to wszystko jest na skraju wytrzymałości. Nie, i znowu mnie złapało. Masakra, co tu się dzieje? Ej, no co jest, co jest? Nie, zaraz zginiemy, powiem wam. Tylko tyle. Zaraz zginiemy śmiercią straszną. Dlaczego to jest cały czas takie wytrzymałe? Dobra, 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 no potrzebuję wsparcia, że tak powiem. Cholera, zaraz strzały mi się skończą. Dobra, dobra, celujmy w te oczy. Ej, pojawia się ich więcej, czy mi się wydaje? Dobra, dostają. Całkiem nieźle. Ej, dobra, pierwszy raz mam szansę to coś zniszczyć. Ale to jeszcze... O nie, złapało. Ej, masakra, nowe się pojawiają. Ej, nie mam pojęcia, jak się z tym walczy, powiem wam tylko tyle. Nie mam bladego pojęcia. Mam wrażenie, że to już powinno umrzeć. To nagle wraca do życia. To są jakieś, nie wiem, łapy Ganona. Zwał jak zwał. To jest strasznie mocne. Kurde, no co z tego, że zbliżam się do pokonania? Jak wciąż dużo brakuje. Dobra, 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 no. Ładuj w te oczy. Nie, no zobaczcie, pojawiają się nowe, a mi strzał braknie. Ej, naprawdę, zaraz braknie mi strzału. Czemu nie chcę zginąć? Dobra, ej. Dałem radę. Jak to Phantom Ganon? Ej, co tu się stało? Z czym ja walczę tak właściwie? Ej, dobra, nie mam pojęcia. Powiem wam tak, nie mam pojęcia, z czym ja walczę. Nie mam pojęcia, co to jest. Wow, 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 wow. Czym ty jesteś? Kim ty jesteś? Dobra. O jasna cholera. Trafił mnie. Ej, dobra, ja tu szybko zginę, powiem wam, bo on mi zablokował leczenie na... W sumie dość mocno mi zablokował leczenie. Świetnie. Powiem tak, moja szansa na przeżycie z tym czymś. Wow. Wow, 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 wow. Dobra, ale oberwał. Z jednej strony się cieszę, z drugiej to tak nie za bardzo, bo... O Jezu, zaraz zginę. Ała! Dobra, czyli jak się rozwali te dziwne oczy, wychodzi, słuchajcie, Phantom Ganon i chce was pozabijać. Fajnie. Wow. Ej, dlaczego on jest taki silny? Ej, dobra, mam wrażenie, że to nie jest, stracę całe moje cenne jedzonko. Ale mam to obecnie gdzieś, bo chciałbym po prostu wygrać tą walkę, ale czuję, że wygrana jakby no nie wchodzi w grę w ogóle. O, zobaczcie, to w ogóle mu nic nie robi. Zobaczcie, on po prostu się przemieszcza jak chce.
A ja straciłem wszystko, co cenne, tak właściwie. Nie mam już chyba niczego, co mogłoby mu zrobić jakąś większą krzywdę. A przynajmniej mam takie, odnoszę wrażenie po prostu, że no nie za dużo zdziałam. Szkoda, żeście zablokowali mi leczenie. O jasna cholera. Dobra, ja potrzebuję szybkiego leczenia. Ale tu już nie ma... Ej, no tutaj! Może powinienem tak się, wiecie, leczyć. Ej, on uciekł. Dark Clamp. Zdobyłem jakąś wyjątkowo rzadką... Nie wiem, jakiś rzadki materiał. Powiem wam tak, przeżyłem, ale na pewno nie wygrałem. Co do tego wątpliwości mieć nie mogę. To nie było zwycięstwo. Nie pokonałem Phantom Ganona. Próbowałem, oczywiście, próbowałem. Ale to nie było zwycięstwo. A nie, już widziałem te owoce. Okej, myślałem, że to jakaś nowość, czy coś w tym stylu. Kurczę, masakra. Same oczy są strasznie ciężkie do pokonania, bo tak myślę, że mogę śmiało nazywać to coś, co widzieliśmy przed chwilą. No ale potem Phantom Ganon czemu zniknął? Dlatego, że, nie wiem, pojawił się dzionek, może on tylko w nocy występuje. W sumie te oczy... W sumie to nie wiem, czy te oczy tylko w nocy. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, walka z tym czymś jest absolutnie przerażająca. Jak pierwszy raz to spotkałem, to pamiętam, że uciekałem jak głupi. Żeby tylko nie dać się, wiecie, dopaść tym strasznym oczom, ale no teraz podjąłem walkę, straciłem dużo różnego rodzaju cennych materiałów, ale chyba nie będę żałował tego, że po prostu podjąłem to wyzwanie, co nie? Myślę, że po prostu było warto. Dobra, rozumiem, że tutaj mogę gdzieś dostać się, o, albo i nie. Chciałbym przejść troszkę wyżej. I po co mi takie skały, jak one nic nie dają? Po co te skały, skoro one są na nic? Są absolutnie na nic. Dobra, nie interesuje mnie to. Wow. Tropikalne, tropiki, cieplutko, fajnie. Ej, słyszę coś. To te kraby? Nie mam pojęcia, słuchajcie, jakieś mamy nowe rodzaje krabów. Dobra, zbieramy. Będę robił zupę krabową. Hono tutaj. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zupa krabowa na propsie. Jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, co to za dźwięk kompletnie. Nie mam pojęcia, co to może być za dźwięk. Ale mam wrażenie, jakby był tutaj w ogóle. Czy to jest nowy rodzaj owocu, którego nie znamy? Palm fruit, owszem. Ej, serio, słyszę jakby jakieś ptactwo? A może to kroki wydają takie dźwięki? Nie wiem, słuchajcie, tyle tylko powiem. Nie wiem. Zobaczymy. O co tu może chodzić? O, i tam jest kapliczka w ogóle, zobaczcie, tam wysoko, daleko. Tam jest kapliczka, w której raczej na pewno jeszcze nie byłem. Wątpię bym był. Można spróbować się na nią dostać, można spróbować to ogarnąć. No i zobaczymy, jak się uda, to fajnie, a jak nie, no to cóż, spędzę cały odcinek próbując dostać się na ten szczyt. No chyba, że jest tutaj gdzieś, no nie za bardzo jest tu możliwość wlecenia od góry, no ale będę kombinował. Tak czy siak, moi drodzy, Phantom Ganon, zła sprawa, zobaczymy, jak pójdzie na przyszłość walka z nim. Natomiast na dziś to tyle, jeżeli się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!